Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w programie Serio. Z nami są nasi goście, Słoń, Bęsiu i Włodi. Rozmawiamy o różnych rzeczach, o religii, o wierze, o Bogu, o szatanie, heavy metalu, zespole Napalm Death, horrorach i tak dalej. Ja takie chciałem wam zadać takie pytanie na koniec naszego programu, a gdzie leży u was taka granica inaczej? Co was bulwersuje? Co sprawia, jakby co obraża wasze uczucia religijne? Gdzie zaczyna się ta granica, w której mówicie sobie nie, dość, to jest już dla mnie za dużo, to rzeczywiście to wlazło z brudnymi butami na moje podwórko. No i żeby może było ciekawiej, zacznę tutaj od naszego agnostyka przy naszym stole. Słonia, masz coś takiego, co cię... Coś, co zupełnie mnie wybije z tego. No, rzeczą, która mnie najbardziej obraża, może to zabrzmi górnolotnie, ale coś, co obraża moją inteligencję i to, że nie dam sobie władować do głowy, to są rzeczy... To jest zmienianie faktów historii, to jest powiedzenie czegoś takiego, że przykładowo byłem na imprezie i się potknąłem, w kolejnym fakcie, że spadłem ze schodów, w kolejnym fakcie, że spadłem trzymając za włosy laskę w ciąży, a w kolejnym fakcie, że jeszcze podpalałem po drodze, wiesz, firany czy takie, nie? I najbardziej, najbardziej obrażającą rzeczą, jaka jest moim zdaniem, to jest to, jak ludziom się wpieprza przez media, które umyślnie, nieumyślnie sterują ludźmi, mówią im, co mają jeść, kiedy mają spać i tak dalej, w jaki sposób mają żyć. I to jest dla mnie poniżej jakiegokolwiek poziomu. I dlaczego to jest dla mnie tak najgorsze i przerażające? Bo to się dzieje każdego dnia i jesteśmy tego ofiarami od dzieciaka i tak dalej. Czyli propaganda kłamstw. Tak. I to jest rzecz, która bo jeżeli, dokładnie, bo jeżeli przykładowo tam były różne filmy przykładowo, które miały nawiązania, był Jodorowski, który kręcił swoje filmy, też było sporo nawiązań do religii i tak dalej. Tego typu rzeczy oglądam, to ja zawsze mam do tego, dobra, to jest sztuka, jeżeli ktoś na kogoś i on powie, że to jest generalnie cukierek i to jest sztuka, powiedziałem, dobra, niech to będzie sztuka, dla ciebie mam to gdzieś. Obydwa się zgadzają. Tak, dokładnie, jeżeli się na to zgadzacie, to idźcie, róbcie sobie coś ciekawego. Dokładnie, nie mam do tego żadnego problemu, idźcie w cholerę, nie muszę tego oglądać, mogę zmienić kanał, po to jest pieczony pilot przy fotelu, nie? Natomiast jestem przeciwko temu, żeby wpieprzać ludziom kłamstwo do głowy, posługując się jakimiś wyssanymi z palca faktami, które są popierane przez niby kogoś i tak dalej. Niby autorytety. Tak, dokładnie, niby autorytety. Ja to, wiesz, bo mocno obecne to jest w naszym dzisiejszym życiu, tak? Jakby od polityki poprzez media, jakby... do tego, jaką żywność kulturę rozrywki, która opiera się też na kłamstwie, albo przesadzie, tak? Bo przesada jest takim małym kłamstewkiem. Bardzo często uważane jest, że dobra, jeśli trochę przekoloryzuję, to nie kłamie, tak? Ja nie skłamałem, ja trochę tam... Dodałem. Tak. Wiesz co, jest coś takiego, bo została jeszcze tutaj poruszona kwestia Kościoła. Chciałem też powiedzieć jedną rzecz. Jestem ostatnią osobą, która będzie głosić tego typu debilne hasła, że każdy ksiądz to kradnie i to jest pedofil. To jest nieprawda, bo jest bardzo duża ilość osób, które robią zajebistą robotę, przykładowo charytatywną, którzy siedzą człowieku z dzieciakami na onkologii i tak dalej, którzy pomagają ludziom i to jest najważniejsze. To czy on ma sutannę, czy nie ma, to jest kwestia, to jest dla mnie tło. Tylko czyn jest ważny. Tak, dokładnie. Ważne jest to, co robi, a przypisywanie właśnie tego typu to już się zaczyna robić polityka. To już są media i komentarze i nagle jakiś debil założył sobie bloga i on w tym blogu oczywiście ma pełne prawo do tego. Na tym polega właśnie to, że nie jesteśmy zniewoleni, że on będzie pisać, co mi się żywnie podoba i nagle jeden kretyn pociągnie za sobą 10 gorszych kretynów. I z tego powstanie jakaś partia skrajna, później powstanie coś tam, coś takiego. Tak więc to są takie rzeczy i to jest bardzo niebezpieczne i jest to... Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, że ksiądz jest tylko człowiekiem. Ksiądz jest tak samo omylny, ksiądz jest zwykłym człowiekiem. Oczywiście bardziej się mu patrzy na ręce, ponieważ zobligował się być bardziej w porządku wobec Boga niż cała reszta. Tak? On się zobligował, gdyż on pełni takie, a nie inne jakby święcenia przyjął i pełni takie, a nie inne obowiązki. Słuchajcie, no w ogóle to był bardzo ciekawy program, powiem wam szczerze. No, chciałem zauważyć, że mieliśmy przy jednym stole, mieliśmy zadeklarowanego agnostyka, zadeklarowanego katolika, zadeklarowanego muzułmanina oraz dwóch zadeklarowanych prowadzących. I wyszło uważam całkiem ciekawie. No, ja miałem zadać takie pytanie, które mi umknęło po drodze, czy wy jakby będąc w różnych, prawda, tutaj montażach duchowo-religijnych zakładacie, że możecie się ze sobą dogadać i czy jest między wami pewien ekumenizm, no ale wydaje mi się, że już nie ma sensu zadawać tego pytania, bo cały ten program udowodnił, że ten ekumenizm jest. Bo tak jest, bo jakby wiesz, rap ma tą charakterystykę też, hip-hop rap ma tą taką samą charakterystykę, co druga rzecz, którą bardzo kochałem w życiu, czyli skateboarding. I na przykład jak ja miałem lat 14-15 i zaczynałem jeździć na deskorolce, to była tam jedna bardzo ważna zależność, która teraz jest też w rapie i która jakby w sumie jest podstawą do wszystkiego to, co mówił Słoniu. Czyli na przykład jak przychodziliśmy jeździć pod Kapitol na deskorolkę, to przychodziły dzieciaki z bardzo biednych rodzin, średnich rodzin i z bardzo bogatych rodzin. Jedyną rzeczą, jaką określała to, kim jesteś w tej grupie, była zajawka na deskę i niekoniecznie zduszony trik. Nie, to kurwa z jaką pasją przychodziłeś jeździć na tej desce. I to cię stawiało w tej grupie jakby. Nieważne, czy twój ojciec jeździł Mercedesem, czy przyjeżdżałeś tam autobusem. Nie było takiej w ogóle opcji. Bogate dzieciaki, były momenty, że schodziły do poziomu biedniejszych, na przykład pożyczając im na deskę. Biedniejsze pomagały bogatym wyjść z opresji ulicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to środowisko zniosło wszelkie podziały, jakiekolwiek religijno-społeczne i tak dalej. I to samo mam nadzieję, że jest w rapie, czyli to jakby pokazuje, że możemy sobie pogadać. Każdy może reprezentować zupełnie inny pogląd. Natomiast stylistyka, w jakim wypowiadamy te poglądy, jest podobna, jakby wiesz, i to nas łączy. Możemy sobie poza wszystkim pogadać o bitach, basie, hi-hacie, stylu rymów i tak dalej. Każdy z nas jest w wielu różnych zbiorach. To jest to, co pamiętamy z podstawówki. Rysowało się ładne kółeczka i niektóre kółeczka nakładały się na siebie i byliśmy we wspólnym zbiorze, a w dwóch oddzielnych. Nieskończoność w skończoności. Oczywiście. I ten wspólny zbiór to jest ten hip-hop, tak? A każdy z nas jest w paru pewnie jeszcze innych zbiorach, w których pozostali, może tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, debaty nie są. Zakończę tę niebywale interesującą debatę właśnie tym matematycznym, pięknym porównaniem. Wszyscy wiemy, matematyka królową nauk. Jakub Esz, Wojtek S, program Serio, z nami byli dzisiaj Słoń, Bęsiu i Włodi. Zapraszamy was wszystkich na kolejne odcinki. Piszcie do nas na serio@RBL TV. Przysyłajcie nam religijne naklejki ze wszelkich możliwych sytuacji duchowo, proszę ja was, światopoglądowych. No, może nie wszystkie nakleimy, ale generalnie zapraszamy was tutaj bardzo serdecznie do Słania. Adres pojawił się właśnie na beleczce. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękujemy wam za uwagę i mamy nadzieję, że wszystkie nasze programy będą tak ciekawe jak dzisiejsze.